Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, cyrk covidowy trwa nieustannie. Prezydent Joe Biden ma panikę 19, ma COVID-19. No i wszyscy są zauroczeni tym faktem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie zawsze są zdemonetyzowane. No, kiedy Trump zachorował w 2020 roku, wtedy, kiedy jeszcze nie było szczepionek, no to przeszedł, no i tam pilnowali go, krzyczeli, co robi, jak robi, czy bierze jakieś lekarstwa, no ale ogólnie krytykowali, Biden zachorował, Biden wychodził, mówi, zaszczep się, no to szanse, że zachoruje, są małe, zaszczep się drugi raz, szanse są małe, że zachorujesz. Będziesz miał turbo trzecie, małe szanse. Turbo czwarte, małe szanse. No i właśnie Biden miał dwie szczepionki, dwa boostery, dwa te turbo, no i zachorował. No i teraz cały ten cel i te wyjaśnianie, no to się przesunęło. Kiedyś no to mówili, że nie zachorują, teraz mówią, że nawet jak zachorują, no to będzie lekko, łatwo i przyjemnie. No ale wszyscy zachorowali. Wszyscy chorowali. Kamala Harris chorowała. Sekretarka prasowa, ta pierwsza homoseksualna, kolorowa emigrantka, czyli Karine Jean-Pierre, też chorowała. No wszyscy naokoło Bidena chorowali, no ale ciągle biegają w tych maseczkach, 5 dni w maseczce, 5 dni izolacji, cały cyrk był z tym, że pokazywali zdjęcia Bidena, jak on siedzi w marynarce bez krawata i pracuje i mówi, no on za 4 miesiące skończy za 4 miesiące 80, czyli w zasadzie wybory międzyprezydenckie to już będzie miał 80 lat. Wybory prezydenckie to będzie miał 82 lata. No i mówi zdecydowanie, że on będzie startował, że on będzie czekał na drugą kadencję. No ta druga kadencja, no to skończy się wtedy, kiedy on by miał już 86 lat. No ale co to pokazuje? No to pokazuje, że w zasadzie wszyscy powinni być chorzy już 2 lata temu. Wszyscy powinni być chorzy 2 lata temu, to już każdy by się rozchorował, przechorował. Część by, no ilość śmierci przypuszczalnie by była mniejsza. Dlaczego? No dlatego, że tak jak w Nowym Jorku. W Nowym Jorku to wysyłali chorych do domów starców. Tam było po prostu makabra. Ale problemy są w Ameryce nie tylko z COVID-em. Problemy są z alkoholem, problemy są ze zdrowiem psychicznym, problemy są w sumie wszędzie. No teraz dużo tych bydlaków pseudomedycznych, no to naucza nas wszystkich Amerykanów, że Amerykanie nie traktowali tego wszystkiego na tyle poważnie, że teraz wszyscy powinni jeszcze bardziej te w maseczkach chodzić i bardziej się szczepić, ale każdy normalny Amerykanin no to zrozumiał. Trzeba po prostu żyć z tym, tak jak w Szwecji żyli, nauczyć się żyć z tymi wirusami naokoło. No i każdy zrozumiał, że koszt tych nakazów, koszt tych mandatów, koszt tych zamykań szkoły, biznesów, no to był za dużo. Ta ilość ludzi, którzy stracili miejsca pracy, no to było 20 milionów miejsc pracy przez pewien okres. Później zaczęli drukować pieniądze, także teraz jest cała ta inflacja nieprawdopodobna. No do tego dochodzi jeszcze to, że był ten Afganistan. Tylko dlatego, że był Afganistan, no to Ruscy napadli na Ukrainę. No Chińczycy chcieli napaść na Tajwan, ale że Ruskim nie wyszło. Także jeden wielki bałagan przez to, że załatwili Trumpa całym tym, całą tą paniką, całym tym COVID-em. No,
Biden jeździł na Bliski Wschód, wszędzie tam się obściskiwał, wąchał włosy młodym dziewczynkom, no bo on akurat taki zboczeniec, że wącha te włosy małym dziewczynkom, uściskał rękę się i niedźwiedzia zrobił z 86-letnim królem Jordanii. Witał się tam w Izraelu z kimś, kto przeżył cały ten drugą wojnę światową w Jeruzalem. Spotkał się z żoną Zeleńskiego, Olgą, w Waszyngtonie. No tak, także, że było dużo miejsc. No i teraz, jak się ludzie pytali właśnie tej pierwszej lesbijki, pierwszej czarnej lesbijki, emigrantki Karine Jean-Pierre, gdzie to złapał, no to ona powiedziała, że nie ma znaczenia, ważne jest to, że byliśmy przyszykowani na ten moment i teraz będziemy działać, jak powinniśmy działać. No na początku to ciągle straszyli jakimiś tymi kontaktami, tymi telefonami. Człowiek szedł do restauracji, to musiał zostawiać telefon, żeby to pilnować. No a teraz sekretarka prasowa światowego prezydenta mówi, że to nie ma znaczenia. No Biden był testowany, on jest tam testowany prawie, że codziennie. We wtorek był negatywny, w czwartek był pozytywny, no i później zaczął mieć te wszystkie różne spotkania poprzez Zoom. No i teraz właśnie wychodzi na to, że każdy może dostać, może się zarazić tym COVID-em. No i według mnie, no to trzeba po prostu nie panikować, tak? To od początku kłamali nam, że to ma być 2 tygodnie tego obniżenie tej krzywej. A co to znaczyło? No to znaczyło, że na te 300 milionów ludzi w Ameryce, no to może się tak rozprzestrzenić, że będzie milion ludzi chorych. No ale to też nie była prawda, bo ludzie przestali się kontaktować, ludzie trochę zaczęli właśnie nosić te maski, także tego rozrzutu nie było. Szpitale w większości to działały, no miało brakować tych miejsc szpitalnych dla tych umierających i ciężko chorych. Miejsca intensywnej opieki, no to było ograniczone. W Ameryce było tam coś, chyba 150 tysięcy, to tak normalnie nie ma. No ale od początku to było wiadomo, że to trzeba było podzielić te wszystkie grupy społeczne od noworodków do 5 lat, 5 do 10, a później tam 10, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, no i w górę. A tego nie zrobiono. Wszystkich traktowano, że jednakowo, wszystkich chcieli szczepić jednakowo. W ogóle nie wzięto pod uwagę tej naturalnej odporności. Także, że wszyscy ci, którzy byli przeciwko temu kompletnemu zamknięciu kraju, narodu, no to prasa komunistyczna i politycy komunistyczni kompletnie nie chcieli słyszeć. No w Ameryce też gubernatorzy w tych tak zwanych czerwonych stanach, czyli konserwatywnych. No to jest właśnie też ciekawa sprawa z tymi kolorami. W Ameryce kolorem dla republikanów jest kolor czerwony, a dla demokratów jest kolor niebieski. No wypadałoby, żeby było odwrotnie, no bo demokraci to są komuniści, powinni mieć czerwony. No ale skąd to się wzięło? Jak popatrzycie na mapę, no to flaga amerykańska ma czerwoną, białą i niebieskie kolory. No i jak wchodziła telewizja kolorowa, to na początku, jak pokazywali mapy, no to czasami dawali kolory czerwony republikanom, czasami demokratom na różnych stacjach. No a później zostało to tak, że przyporządkowali na całe nieszczęście republikanom ten czerwony. No i właśnie w tych czerwonych, konserwatywnych stanach nie było zamknięć, nie było takich dramatycznych zamknięć. Takim dobrym przykładem, no to jest właśnie Floryda, tam ciągle szczekali na niego, ciągle go opluwali.
No ale, ale tam jakoś, wyszli z tego. Teraz dwa i pół roku po tym wszystkim, no już wydawałoby się, że przy tym jak 65% Amerykanów miało COVID-a, teraz bardzo rzadko można spotkać kogoś, kto nie miał COVID-a. Jak się patrzy nawet na te przypadki zachorowania zaszczepionych, tak, także to nie ma jakiejś takiej odporności na zachorowanie, by prędzej czy później tam mają pozytywny wynik, no ale, ale tak jak tak doktor Ashish Jha, no następny Hindus, który powiedzmy jest w Białym Domu, no to powiedział, że Biden życie, no stan zdrowia jest bardzo, bardzo dobry. No i tłumaczy, że poważne komplikacje w zasadzie nie istnieją. Poziom tlenu jest dobry. No także staruszek faktycznie, jak mówiłem poprzednio, chce startować na tą drugą kadencję. Jego żona Bidena, no to właśnie jest na w tej izolacji. No jeden wielki cyrk, to już wszyscy powinni to zrozumieć, no ale powoli znowu zaczyna wracać ta panika. Przyszykowywują ludzi do tego, że będą zamykane szkoły. Że przed tymi wyborami, no ale to jest błąd. Od początku błąd Bidena, no to był taki, że za dużo postawili na te maseczki i za dużo postawili na te zamykanie, na te wszystkie rozkazy zamykania. W tym czasie nie dawali jakoś zielonego światła, żeby jakoś pracować nad lekarstwami. Takimi zapobiegającymi jakimś bardziej poważnym stanom chorobowym. No Biden dostanie jeden z tych lekarstw robionych przez Pfizera. No wszystko idzie w tym kierunku, że ta medycyna i lekarstwa się rozwijają, te ludzie i kompanie pracują nad tym. Jest nadzieja, że będą pracowali, jest nadzieja, że będą zarabiali na tym, no ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że część grupa przekonała cały świat praktycznie, że to sztucznie, genetycznie modyfikowane te białka są lepsze niż samo zakażenie czy tam wytrzymanie. No, większość ludzi przetrzymuje, nawet bez szczepionki, także zobaczymy, jakie będą te porównania, jakie są porównania, czy faktycznie ktoś bez szczepionki, no przypuszczalnie, no nie ma tych antyciał w sobie, no to jest dużo gorzej, trochę gorzej przechodzi chorobę, no ale jednak ja ci, którzy dostali te szczepionki, no to szczepionki było 100 na 100, a szansa zachorowania bez szczepionki, no to według wyliczeń Pfizera, no oni tak zrobili, to była 1 na 200. Także statystycznie wszystko to jakoś było bez sensu. Biden zachorował, Anthony Fauci zachorował, tak jak wspominałem, wszyscy naokoło chorowali. Jedno wielkie oszukaństwo, no i niepotrzebnie zniszczyli ekonomię, niepotrzebnie zniszczyli naród, niepotrzebnie załamali cały naród. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz do konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie słuchajcie tych komunistów. Komunista to w życiu prawdy nie powiedział.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że zmieniliście swoją przynależność partyjną. Będziecie głosowali na normalnych, na konserwatystów. No jeżeli nie jesteście na tyle świadomi, żeby zmienić przynależność partyjną, to jako komuniści, jako demokraci po prostu nie głosujcie. Nie głosujcie, nie idźcie do głosowania. Dajcie wybrać normalnych normalnym. Zdrowia dla normalnych.